zadowolenia z pracy, spełnienia marzeń i chcielibyśmy również podziękować Waszym rodzinom za wyrozumiałość, cierpliwość i tolerancję i życzyć Wam wszystkiego najlepszego. Jest takie motto: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. W imieniu burmistrza, pani wiceburmistrz całej Rady Miejskiej składam serdeczne życzenia strażakom ochotniczych straży pożarnych, jednostce ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. Jak wiemy, jesteście od ratowania pożarów, ale w ostatnich czasach, jak wszyscy wiemy, do innych zadań też jesteście wykorzystywani. Chociażby, przykładowo powiem humorystycznie, do ściągania kotka z drzewa. Wy jako strażacy służycie ludziom. To jest służba, nie praca. Także za to wszystko serdecznie w imieniu burmistrza Rady Miejskiej, pani wiceburmistrz, serdecznie Wam dziękujemy i życzymy owocnej dalszej współpracy między urzędem, społeczeństwem i Wy robicie dla nas to, co jest najlepsze. Ratujecie i chcecie to robić. Dziękuję bardzo. Wszystkie możliwe rynki polskie, niedługo prawdopodobnie zagraniczne. Mamy nadzieję taką przynajmniej. Będzie się dzisiaj jeszcze działo, na pewno zostanie spalony samolot, będzie dużo ognia, które będzie gaszone przez Państwową Straż Pożarną, a jeżeli oni sobie nie dadzą rady, choć wierzymy w nich bardzo mocno, to przyłączą się do nich nasi ochotnicy, którzy na pewno dadzą radę, bo to są ludzie, którzy nie zawodzą. Za moment koncert orkiestry Dente i OSP Wieruszów, oni powolutku się przygotowują, jeszcze część gdzieś z tyłu dogaduje, co będą grali, bo przyszli tutaj do nas i szczerze mówiąc sami nie wiedzą do końca, co mają grać, ale wyjdą i zagrają, miały być pieśni patriotyczne. Ja porozmawiałem tutaj z kapelmistrzem, mówię, nie no Konrad, daj spokój, nie gramy. Frytkownic lub innych takich sprzętów kuchennych. Natomiast jeśli termostat zostanie jakiś tam zepsuty, no to wtedy oczywiście tak się to może stać. Tutaj proszę o uwagę te osoby, które stoją tu po mojej prawej stronie, dlatego że jednak idzie w tą stronę wiatr, więc na pewno tam będzie najcieplej i ten taki obłok, który za chwilkę zobaczymy, może tam się pojawić. Czyli jeszcze raz, palą nam się frytki. I my zestresowani, bo co my bidulki możemy zrobić w tej kuchni, lejemy na to wodę. I nie dość, że pożar się nie ugasił, to jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy już pożarem objętą całą kuchnię. A wystarczy tylko do tego podejść, przykryć pokryweczką, czyli odcinamy dopływ tlenu. I automatycznie nie ma pożaru, bo żeby cokolwiek mogło się palić, muszą być spełnione trzy warunki. Musi być materiał palny, musi być dużo huku, dużo dymu i oczywiście te osoby, które tutaj widzimy, porozrzucane wokół samochodu. Wszystkie oczywiście siły i środki, które na miejsce przybędą, muszą odpowiednio umieć się zachować, muszą odpowiednio zająć się poszkodowanymi, no i oczywiście gasić pożar. Cały teren zostanie podzielony na odcinki bojowe i każda jednostka zajmie się czym innym. Jedna będzie udzielać pomocy, inna gasić pożar tego samolotu. Go, go, go!
zrozumiałe. Zgłasza się 998 Wieruszów dla OSP Wieruszów. Czerwone to są osoby, które w pierwszej kolejności wymagają transportu do szpitala i udzielenia pierwszej pomocy. Natomiast żółte mogą poczekać na tą pomoc. Muszą poczekać, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma odpowiednich sił i środków, żeby naraz tylu osobom pomóc. Widzimy, że strażacy przygotowują się do gaszenia pożaru oraz do udzielania pomocy. Moi drodzy, bo oczywiście lądowisko tego śmigłowca trzeba odpowiednio przygotować i trzeba zabezpieczyć. I do tego również są wykorzystywane jednostki Straży Pożarnej. Wszystkim dzieciom dziękujemy. Teraz wystąpi...